Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Eldora Plays Atlantica Online. W dzisiejszym odcinku pokażę wam nowego TBS-a na 145 level, znaczy nowego. Dla mnie nowego, bo mam dopiero co wbiłem, to jest 145 level, ale zgodnie z tym wszystkim, co tutaj mogę pokazać, to pokazuję na moim kanale tego TBS-a. On jest prosty, się nazywa Crossroads of Scream, czyli rozdroże krzyku. Idziemy sobie do tego pana tu. Oczywiście standardowo Bless Potion, buffy to są takie, że mam Chaotic Rulera jeszcze na 18 minut oraz mam Fista. Fista nuwelkowego, stąd też mam takie oto statystyki. Nie wiem, czy jest jakiś ten, jakiś teraz event czy coś. Przepraszam bardzo. Tutaj standardowe postawy standardowe, no takie słabe dosyć, powiem szczerze. I tutaj od razu, bo idę z drutkiem i idę z oraklom Pega plus 4, takie tam bzdury. oczywiście na tego, to mam, kasę mam, dobra, wchodzimy. Tak mapka wygląda, a chodzi o to, że musimy iść w prawo i już koniec po TBS-ie. 11 minut mniej więcej to trwa i już. No właśnie, tak naprawdę nie wiem, o co chodzi, bo to jest trzecie moje podejście tutaj do tego TBS-a. Znaczy nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy chodzi o zbieranie piórek, bo tutaj są takie piórka właśnie z tego. No i właśnie. I trzeba, tam są doppelgangery, jak się nazywają? Doppelgangery, kurde, strąbałem. Ty uciekaj. Tam ktoś jest? Nie, chyba nie. Aha, drutek ma przede wszystkim, dlatego stoi na defie. On ma Guardian Stone Oracle. Nie! Zostawcie mi orakle. Kurde, coś mi się wydaje, że to się tutaj spierdzieli. To znaczy, coś się spierdzieli? Że tutaj przyjdą orakle zabić, ale oni atakują, z tego co widzę, najbliższą osobę, więc chyba właśnie orakle zabiją. Tutaj, tam, ale nie ma strachu. Może jest strach? Zabiję. Ten tutaj. Tam jakieś smutki wpadają. Idą tamci jeszcze. Skurczybykowie. Trzeci niedobrze, bo... w sensie niedobrze tak, że... zaraz zginę. Orakle już się może odrodzić. To niech się odradza. Niech ona się tu wypije. Dobrze, że oni nie są mściwi. Nie będą mnie atakować chyba do końca. A może i będą. W każdym razie, no tutaj trochę lamie. Ten już tutaj, ten zginie zaraz. Masakra, co się dzieje. No dobra, trzeba go podnieść. Jednak. Żeby go nie zabili. Tutaj są Titanium Cannonballe. Zostaw orakle, paskudniku. Orakla żyje. Ten też tu żyje. Naprawdę nie trzeba się spieszyć, tutaj nie ma żadnych summonów, nie ma nic, po prostu idziemy od bazy w prawo do tych tutaj miejsc i cześć. Oni tutaj przychodzą i atakują. Orakla trochę dostaje. Tu atakujemy, misiek dojdziesz, a jak dojdziesz, jak nie dojdziesz, to tak będzie. Oczywiście bierzemy wszystkie update'y. Wiadomo, o co chodzi. Kurde, i tych co widać, oni przychodzą właśnie. Tych co widać, to oni przychodzą. To jest taki jakiś dziwny motyw z tym zrobiony. Ten misiek nie dojdzie, więc... O, i tu jest tak, jak wchodzimy do tego. The hunter is holy creature that cannot be defeated by human powers, but the sky hunter doppelgangers można. No i właśnie, i oni tutaj w tym filmiku takim pokazywają, gdzie są
te doppelgangery. A ja dzięki temu sobie tutaj, o właśnie, tak zrobię. I tu powinien być spokój. Znaczy chodzi o to, że ja mam strasznie słabego defa. Tutaj jest jeszcze jeden taki TBS na 145 level, który mi biją mega. O, idzie. No właśnie. Tak to jest, kochani. Ja tutaj resztkami sił gonię. Weź się napij. Weź się napij. I zginiesz. No właśnie, kurde. Ale nie szkodzi. Bo zrobimy taką akcję. Oczywiście piąty tutaj level. Ewentualnie referale można brać. Aha, i z tego to jest 11 boksów. Tych takich po około 60 milionów sztuka. Nie, ty nie zaatakujesz, ty też nie zaatakujesz, więc atakuj tu. Znaczy prosty to jest TBS, ja tutaj troszkę zamiłem, ponieważ... ponieważ zamiłem. Ale to żadnej przeszkody tutaj nie ma, bo chodzi o to, żeby pokazać wam o co chodzi w tym TBS-ie, że on jest naprawdę prosty. Zaatakuj tego. Zaatakuj tego i spokój. No i dobra. Jakoś to tam się udało. Lama Superstar. No nie szkodzi. Nie szkodzi, ponieważ mam Miracla. Z ostatniego eventu. Ty tu. Kurde. Trzeba było stać w miejscu, a nie. Bo tak to mi zabrali właśnie go. Skurczysyny, no. Dureń, nie mam tego. Mogłoby tu dziabnąć chyba tego. No, trzeba pojedynczo eliminować. Chciałem tutaj zrobić, kurde, ten... no. Łapanie w pułapkę, Forest Prison. Jeszcze ci tu idą. Nie, będzie źle. Będzie źle, będzie bardzo źle. Pójdziemy tak. Może ci się nie skapną. Tu szeryfa niestety nie nadaje się według mnie. Znaczy, moja szeryfa się nie nadaje, ponieważ... ma za małego defa. No wiecie, oni mega jacyś mocni nie są. Nawet drutek bez seta, on ma tam Axe plus 4 Ewilowski. Powinien mieć Pega. Ale jakoś tak mnie nie stać ostatnimi czasy. A ten kto? Kurde, dużo ich tu jest, nie? Trzeba się tak osłonić z jednej strony. Jak mówię, tu summonów nie ma, także jeżeli teraz ich powybijamy, no to później ich będzie mniej. Więc luz. Nie. Chciałem mu seta rzucić, ale to jest nieopłacalny biznes. Tak jak mówię, tutaj jest... limitowana liczba potworków. Oni są oczywiście tam różnie układani, ale, to znaczy różnie rozmieszczeni. A ty nie masz, dobra. To ci damy trochę many. Naprawdę fajny TBS, krótki. Nawet taka lama jak ja tutaj potrafi sobie poradzić z nim. Z tym, że trzeba uważać, ponieważ mamy mały tutaj zasięg ruchu. Zobaczcie, jakie to jest małe. I to jest tutaj w tych TBS-ach widzę z Wild Beastów. Czyli tego tu. Nie tu. A nie, tu nie mogę pokazać tej mapy.
tej standardowej mapy. No i tu jest mini bossu. No właśnie. Hopice, doppelganger, bla 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 bla. Tak czy inaczej, czy to jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Po trzech. O, witam cię serdecznie. On tu se przyjdzie. Prosty jak but. Mi się załączy def. Załączę mu to. Sobie za... Kurde. Nie wymierzyłem. Na którym poziomie masz? Na 70. Dobra. No a widzicie, to żadne te. Kurde, no! Aj! Zaraz mu powiedziała mnie i będzie. Koniec. Dobra, ja uciekam. Strzelam tu. No i koniec. Aż koniec, no po jednym koniec. I teraz wracamy. Z powrotem. Co by nie powiedzieć do tyłu. No właśnie, dostajemy takie Sky Hunter Federy. Orakla na tanka. Nie, to tu oczywiście. Nie, no bo tutaj jak mówiłem, nie ma nikogo, więc można śmiało iść. Także tam idziemy, jak oni tutaj przyszli, więc tam będzie mało ich. Krótkie te odległości są, więc jest ok. Tu sobie rzucimy buffki. Tu nikogo nie ma. Tu jest jeden. Ten na defa. Podejdź mi bliżej. Tam jest jeszcze dwóch. Dwóch albo trzech. Tam chyba jeszcze jeden jest. Po tamtej stronie. Rzućmy temu też. Niech ma. A trzech jest. Tutaj jest trzech. Pytanie, że mnie widzą? Widzą, mi się źle ustawili. Kurde, bo gdyby tak byli, jak wtedy, to bym jednym strzałem dziabnął, a tak to niestety. Dziabnę tego, dziabnę. Dobra. Tu dziabnę tego. Tu dziabnę tego. Czasami jest bug, znaczy bug. Jak mówię, bo jeszcze tego nie do końca to sprawdziłem. Czasami nie ma tego bossa. Tutaj trzeba wyjść z powrotem. Wyjść z tej lokacji tam na środek prawie. I to wtedy się od bugu wywołuje. You had dream last night. Shell, Gold Skull, Pitcher, and the Double Dangle. No właśnie, tylko gdzie on jest? Halo. Jest. Dobrze, niech będzie. Pyk. Czy ja dobiegnę? Tu? Oczywiście, że nie dobiegnę. Więc konwencjonalnymi metodami go spróbujemy. No, to nawet bez tego. Bez Devastation Shella. Czy nie będziemy tutaj miotać jak szatan. Proste, proste. Naprawdę to jest jeden z prostszych TBS-ów na 145 level, więc... Więc polecam go każdemu, bo jest łatwa kasa. I szybki TBS, 11 minut około. No właśnie, chodzi o to, żeby obiektować... 3 piórka chyba.
Projektować, człowieku, naucz się mówić po polsku. Odnaleźć. Innymi słowy. Dobra, trochę mi to laguje, nie wiem czemu. Ale takie to już są. Tutaj. Motywy. No i tu jest ostatni ten. Tomo, i cześć. Przyjdzie? Przyszli. Jak mówiłem, że po prostu im więcej zatmiemy na początku, tym mniej później. No ktoś jest, nie ma. Tu nie dziabniemy, ale drutek na secie powinien załatwić sprawę. No właśnie, i tam jest ostatni bossu. Koniec, dziękuję, dobranoc. Przyjdzie bossu tu? Przyjdzie. O, akurat tego kurde se mogę. Gdyby tak dziabnąć, o właśnie. Dobra, dobra. No choice, attack, attack. Czyż miałem dodatkową turę? Czy nie? Nie kojarzę tego jeszcze. O, tam kolejni. Aj, zabity. Został, tego nie dziabnę. Kurde, miałeś zabić. Zostawcie orakle! Gnoje. Zrobimy tak. Tu zrobimy myk. Tu zrobimy cyk, a tu zrobimy myk. Teraz powinna się uspokoić. Situation. Wydaje mi się, że jak go zabiję, to będzie koniec. Więc cała para w gwizdek. Skyhunter, we collect all the feathers, let's go back in town, also we'll be waiting. Koniec, dziękuję. Proste, proste. Także polecam. Dzięki za uwagę, kochani. Trzymajcie się. Pa, pa.